Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Przygód Poszukiwacza. Cóż Wam mogę powiedzieć? Ostatnio naprawdę sporo tutaj przysiedziałem przy tym mobgrinderze. No i jak widzicie, również są tego efekty. 27 poziom jest całkiem nieźle. No ale cóż, także po ekwipunku tutaj w skrzyni widać, że także sporo nowych rzeczy przybyło. Bardzo jestem rad z tego, a dziś zenchantujemy sobie niektóre przedmioty, czyli po polsku mówiąc ulepszymy je, a następnie ruszymy na moją tutaj pobliską kopalnię, przeszukując ją w końcu do końca. Weźmy sobie po jednym diamenciku, wiecie, ja się tak naprawdę zdziwiłem, bo już prawie stak diamentów tutaj mamy. Zbroję sobie żelazną zrobimy tak, jakąś taką niechęć mam zawsze do zbroi, no ale cóż, dysponuję takimi zasobami, że sobie można ją, prawda, zrobić. Jak mnie oglądacie, to mogliście zauważyć, że specjalnie jakoś się nie uzbrałem na te moje wyprawy, choć teraz będzie troszkę inaczej. Więc tak, mamy zbroję, od razu ją sobie załóżmy. I jeszcze jedna taka kwestia, pytacie mnie czasem, kiedy będą te odcinki, kiedy się będą pojawiały i tak dalej. Już Wam spieszę z odpowiedzią. Odcinki, tak jak zawsze, w weekend, sobota, niedziela to są przygody poszukiwacza, bądź ewentualnie jakaś inna seria. No następnie, cóż, wtorek zawsze czas na hardcore, bądź jakaś inna seria, ale tutaj mam akurat problem, bo w tygodniu, no zawsze ciężko mi coś wrzucić, ponieważ po piątej jestem zazwyczaj w domu w tygodniu, więc no jest tym troszkę problem. Troszkę tutaj inne się teksturki pozmieniały, ale to ze względu tego, że to są ustawienia Optifine'a i to troszkę inaczej wygląda. Dobra, co my będziemy jeszcze tutaj potrzebować? Na pewno troszkę dirtu, dlatego żeby tam się wspomóc tutaj w kopalniach. Zbroja tak jest cała. Jedzonko tak rzeczywiście będzie nam niezbędne. Troszkę chlebunia i to właściwie tyle. Może melony na zapas. Tak, pochodnie przede wszystkim. I słuchajcie, to chyba byłoby na tyle. A, wiaderko, tak, niezbędne również. Także tak, kilofy mamy. W razie czego jeszcze wezmę nieco żelaza. I deski również mamy. Weźmy może sobie ze sobą również jedną ze skrzyń. Przyda się. Zrobimy sobie takiego checkpointa, w którym będziemy zostawiać surowce, no bo wiecie, w razie czego jak tam padnę, po prostu trzeba mieć zapas. No i dobra, to chyba właściwie wszystko. Tak, to już by było na tyle. I pójdźmy sobie zenchantować moje przedmioty. Na razie tylko zenchantujemy miecz. I tak, wiecie, ostatnio się czegoś ciekawego dowiedziałem. Myślałem, że jak obstrzyżę te owce brązowe, to po odrośnięciu wełny one będą miały naturalny kolor, czyli biały, czarny, coś takiego. A ja patrzę, ku mojemu zdziwieniu, są takiego koloru, jakie są, czyli brązowe. No dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. 23 poziom, no nie, może tak. O, 17. Zobaczmy. Tak, to jest coś takiego. Zadajemy większe obrażenia tam po niektórym potworom, nie tak wszystko, nie wszystkim, tylko wiecie, to się dzieli na takie grupy, na przykład typu pająki i szkielety, tylko im zadaje większe obrażenia. Między odcinkami zobaczę sobie, co i jak, mniej więcej co to dodaje, ale tak, jestem pewien, że to zwiększa obrażenia. No cóż, troszkę kiepsko wylosowaliśmy. Ale trudno, zdarza się. Następnym razem chyba będzie lepiej. Choć mam nadzieję, że... Oj, to nie tu chyba. Klops. A bądź może tak, to tu. Liczę na to, że zwiększymy sobie poziom tutaj wędrując w tych kopalniach. Tu widzę troszkę już oświetlone. Przekopmy się tu. O, dobra. Jest żelazo. Bardzo mi miło. Chyba zredukuje mi się to żelazo za tą zbroję. Mam nadzieję, że aż tyle jej tutaj znajdziemy. Troszkę już są oczyszczone te kopalnie, ale nie, te jaskinie, przepraszam, ale nie w pełni. Tutaj sobie może, wiecie co, jakoś to lepiej przykopmy.
żeby było wiadomo, gdzie jest wyjście dokładniej. To tak jakoś ukryte. Więc tu na pewno nie byliśmy, tutaj nie ma żadnego oświetlenia. Aha, tutaj ok, już jest ziemia. O, i tu jest żelazo, ale je sobie pozostawimy, nie chcę tam się wdrapywać. No i cóż, ogólnie pustka, nic nie ma. W takim razie wracajmy. Pójdziemy inną drogą. Może tam coś ciekawego będzie. Bo pamiętam, że właśnie sporo czasu tutaj spędzałem, ale nie wszystko udawało mi się zawsze odkryć. Oj. Troszkę zaliczyliśmy upadek, ale nic nie szkodzi. Liczyłem, że wylosuję nieco inną umiejętność, ulepszając. O, tu jest masa stworów. Ulepszając mój miecz, chodziło mi o taką umiejętność. Poczekajcie, tylko zapomniałem, jak to się nazywało, ale jest taka umiejętność, która zwiększa drop z mobów. Czyli na przykład jak tam przykładowo kogoś zabiję, wypadnie mi więcej rzeczy z takiego moba. Co, on naraz zginął? No to widocznie to ulepszenie musi się tyczyć zapewne pająków. Skoro tak łatwo mi z nim poszło. Zróbmy sobie podwójne wejście, wiecie. I tu troszkę zedytujemy. O, i niech to wygląda tak. Tutaj będziemy mieli takie luźne wejście. Na przyszłość tutaj sobie oświetlmy. O, już sporo widzę tutaj się dzieje. Szkielet, tak, dokładnie. Wow. No i pająk ginie na raz, to no to słuchajcie, idealnie. Aj, mogłem je zostawić, byłaby wojna szkieletów. No. Oczyszczony w pełni teren, jest troszkę żelaza, ale trzeba sprawdzić, czy tutaj nic się nam nie kryje. Nie. W takim razie łapę za kilof, wykopuję kolejne minerały, które zapewne się przydadzą, tak jak zawsze. Węgiel zostawię. Jest on na razie mi niepotrzebny. Mam naprawdę największe zapasy chyba właśnie węgla. O, i kolejny. Proszę bardzo, tu ninja niczym skampił za ścianą. Dobra. Oświetlamy. Wszystko, abyście tutaj dokładnie mogli widzieć. O, i pająk. No to na raz. O, na dwa jednak. Tak, czyli jednak miałem rację, bo jeszcze niedawno sobie spoglądałem, jakie ulepszenia. O, Enderman. Jakie ulepszenia mogą mi się trafić? Wiecie, jest taki fajny mod Enchanting View, który ukazuje nam właśnie zamiast tych takich dziwnych jakichś arabskich napisów, zamiast tej dziwnej czcionki, mamy po prostu czarno na białym napisane co i jak, czyli jakiego ulepszenia mamy się spodziewać. Jest to bardzo wygodna modyfikacja. No nie wiem, ja na razie niespecjalnie chciałem na niej pograć. Na razie wolę grać w tak zwaną loterię i po prostu być ciekawym i oczekiwać na to, co mi się tutaj może trafić. O, i zobaczcie, dziwna rzecz. Mimo że oświetlam i te wszystkie jaskinie, tam się jeszcze te mobki potrafią zespawnować. Dobra, rozbijmy to. Tutaj zróbmy takie zejście. Ok, i wbijamy. Tam jest szkielet. Nie, co do zombiaków to się nie tyczy. To chyba tyczy się wszystkich pająków i może tych stworków z Netheru. Haha. No, dobra. Robimy kolejne wejście. Wiecie, łopaty chyba zbrakło. Można było wziąć, ale tutaj również pusto. Tu jest żelazo, wykopmy w takim razie. No, 11 poziom. Wchodząc tu miałem chyba 10, no to fajnie. Cały czas idziemy do przodu, rozwijamy swoją postać. I bardzo dobrze, bo w końcu... O, tam. A masz. Uj. No. A, jeszcze się trzyma dziad. No i padł. Tu trzeba także rozkopać. Tutaj chyba tak.
Mamy teraz możliwość przejścia. I cóż, wodę tutaj zatrzymajmy. Tak samo tu. No jak ja nie lubię wody w jaskiniach. Choć w niektórych przypadkach jest bardzo dobra, bo zatrzymuje moby. I wtedy my mamy większą swobodę w poruszaniu się. No ale są takie momenty, kiedy ona naprawdę tylko utrudnia grę. Tu jest. Dobra. No, a przy okazji coś ciekawego? Nie, nic. No dobra. Trzeba zejść trochę niżej. Który my poziom mamy? 36. No troszkę trzeba jeszcze zejść niżej. Może jakiś diament się trafi, bo ostatnia, jak widzieliście, szczęście co do tego miałem. Lecz była to naprawdę bardzo daleka wyprawa. Ło, proszę bardzo. Creeper. Ojej. No. Spokojnie tutaj sobie radzimy z nimi. Nic trudnego przy takim uzbrojeniu. Nic raczej nam się nie stanie. Zjedzmy sobie chlebunia. No. Więc ten tego ruszamy dalej. Może tu. Z jakiej zejście. Tak. Tylko wiecie co? Trzeba wykonać ponownie lepszą drogę. I będzie wszystko ok. Tam nie wiem czy to lawa. Nie, pochodnie. Ale i tak zróbmy sobie tutaj proszę. Takie wejście. Dobra. Coś takiego. Też wypadałoby to oświetlić. No i dobra, jest tam jakieś zejście. Tu? Ja, kurczę, ludzie, już myślałem, że to... że to mob spawner, ale widocznie nie. Chociaż jeszcze to za chwilę rozkopiemy. Tylko tutaj tą wodę wyłączymy. Dobra. Tak mi się zdawało, ale tutaj wcześniej byłem i pewnie coś zakupywałem. Tak. Dokładnie. Tu pozostały obsydian. Tutaj pewnie kiedyś poszukiwaliśmy diamentów. I pewnie je znaleźliśmy z tego co pamiętam, bo także tutaj kilka z nich udało mi się znaleźć. A najbardziej obfita podróż była zdecydowanie kilka odcinków temu, kiedy naprawdę daleko zawędrowaliśmy w poszukiwaniu melonów. To była naprawdę świetna przygoda, którą długo, długo jeszcze mogę wspominać. Było naprawdę świetnie. A wy dotrzymując towarzystwa, zapewne mnie wspieraliście. No, tak jakoś pewnie się człowiek czuje, gdy ma tą świadomość, że jeszcze ktoś go tutaj podpatruje, ktoś go tutaj ogląda. I łatwiej się wtedy gra. Coś tutaj jest? Nie. Żaden z potworów się tutaj na nas nie czai. Wejście wypadałoby zrobić. I zobaczmy. Masa lawy. No nic. Dobra, jestem ponownie. Pozwoliłem sobie zrobić małe cięcie. Natomiast tu znalazłem tylko parę żelaza. I cóż, udajmy się w inną stronę, ponieważ tam widziałem wcześniej złoto. Ogólnie jeszcze pajączek mnie zaatakował. Także nic wielkiego się nie działo. No i cóż, dziękuję wam bardzo za oglądalność, bo jeśli ona będzie stale rosła, ja będę w końcu mógł zakupić także ten nowy komputer i wtedy odcinki będą częstsze, ponieważ będą się szybciej renderowały. Będzie mi o wiele wygodniej. Wprowadzę nową serię, w której to wy będziecie mieli wpływ na moje losy. Tak, będzie to seria interaktywna tylko i wyłącznie dla was. Będziecie mówili jak ma wyglądać moja rozgrywka, na jakim poziomie trudności mam grać. Wszystko tam sobie wybierzecie. Więc tak, co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Tu może coś się kryć, jakiś diamencik. Tego warto sprawdzić. O, zombie. Nie zauważyłem cię wcześniej.
Dziwne. Tu jeszcze to można zalać. Choć tak na pierwszy rzut oka nie widać, żeby tutaj coś ciekawego było. Może to rozkopię lekko. Nie, chyba raczej. Nic szczególnego. Tam zresztą też nie. Możemy wracać. O, tutaj po to żelazo można skoczyć. Tutaj pochodnie dać. Oj, już powoli się mi kończą te pochodnie. W razie trzeba było tutaj rozejrzeć się za węglem. I troszkę głupi błąd. Mogłem wcześniej w sumie go wydobyć. Nie byłoby tego problemu. O, tu jest żelazo, bardzo miło. Sporo, sporo, naprawdę. Spore są te złoża i bardzo dobrze. Choć nie wiem, czy to nie jest ułatwieniem. Zapewne jest, ale czy aż na tyle dużym? No nie wiem, może jest akurat w sam raz. Ło, i spaliło się. No. Dobra, w takim razie troszkę więcej. Dobra, 27, optymalnie. W takim razie bez problemu powinno nam to wszystko starczyć. O, złoto, także mile widziane. Słuchajcie, w końcu muszę także zrobić te tory, aby jakoś no, łatwiej się przemieszczać ode mnie z tej starej całej bazy do naszego pięknego zamku. O, tu jak bogato. Ojej, jak nas obdarowano. Niczym jak w Eldorado. Tutaj co? Tu jest jakieś zejście. Tutaj. A, to jest ok. Tutaj takie przejście na skróty. Już wiem mniej więcej, gdzie się znajdujemy. Tu warto by wykopać. Że wiecie, najpierw zalejemy wodą. Dobra. O, lazuryt. Miło. Ale to zbierzemy tam. Tutaj jest jakieś, widzę, przejście. Tak, dokładnie. No. A tu. Nie, no, w sumie tutaj byliśmy, ale. Przeoczyłem tutaj złoto. Wow! O, jak dobrze, że człowiek był na shifcie. Dobra. W jedną chwilę mógłbym stracić wszystko, co zdobywałem przez tak długi czas. Skrzyneczki na razie nie będę stawiał, ponieważ takiej chyba tutaj nie odnajdę. Skąd my tutaj przyszliśmy? Kurczę, już się powoli gubię. Tutaj są te schodki, tak, racja. I udamy się w tę stronę. Czy to czasem nie jest ten wąwóz? Nie, chyba nie. Nie, za mało. A poza tym to stara wersja chyba świata. To i tak są nikłe szanse. Właściwie jest zerowe, żeby taki wąwóz się tutaj w pobliskim nie pojawił. Dopiero na tym nowo wygenerowanym terenie. No, kolejne żelazo. Bardzo miło. I tu tak. Przydałoby się. Ło! Po tyłku mnie bije dziad. No. Gdzie on tam przykampił? Dobra, będziemy sobie skakać, będzie szybciej niż chodzić po tej wodzie. Oj, spycha mnie strasznie na tą lawę. Tu chyba nie byłem, oj tak. Tak, tu nie byliśmy, zgadza się. I to bardzo dobra wiadomość, ponieważ tu jest lawa, niski poziom. Mogą być tutaj diamenty. Właściwie to jest wskazane miejsce dla nich. O, szkielet. Dobra. Jabedu. Jeszcze? Okej. Pada. Oj, tu trzeba przytkać. I już teren w pełni oczyszczony. Troszkę pochodni. I będzie idealnie. O, kolejny. Proszę bardzo. Pewnie braciak tamtego. Możliwe, że.
w jednym miejscu się zespawnowały. Jeju, ludzie, jakie to jest wielkie. Czy drugi raz, czy... Wow. No i więcej szczęścia mieć nie będę. Okej. Się zalało, w takim razie bardzo dobrze. Tu jakieś zejście trzeba. Tak jest, udało się, bezpiecznie. No i złotko. O, i nawet dwa, może jeszcze? Tak, jest i trzecie. No i bardzo fajnie. Okej, już jestem. W takim razie wykopmy tutaj to żelazo. I zejdźmy troszkę niżej, ale... Żeby tego dokonać, przydałoby się tutaj wylać tą wodę, aby zgasić te wszystkie strumienie lawy, które tam są. I przy okazji trzeba także zrobić jakieś optymalne zejście w dół. No, to chyba nie najgorsze. Także trzeba się porozglądać. Tutaj, jak widać, byłem. Skąd ty co strzela? A, tu, no. Dobra, okej, mam cię. Tutaj musieliśmy być widocznie, natomiast tu, tak, tu nie byliśmy. Tutaj trzeba troszkę się poprzekopywać. A nie. Tutaj byłem, ja już to pamiętam. Tutaj był chyba diament. Z tego co mi się kojarzy, tak, chyba tak. Był tutaj taki pojedynczy. Kiedyś go chyba nawet podczas od jednego z odcinków wykopywałem. Z tego co mi się wydaje. Ale jest żelazo. Także duży plus. No, mob spawner by się przydał. Chociaż mam mob grinder w takim razie. Ten tutaj jak nad głową mi siedział frajer jeden. Myślałem, że zeskoczy i już będę tutaj piec się w lawie, ale o szczęściu trzeba czasem pomóc. I jak widać, cały czas mnie się szczęście trzyma. Dobra, tu jest lawa. Dobra, zalana. Oj, tu jakiś wąski korytarzyk. Czy coś ciekawego? No, może. Zobaczmy. Ani śladu diamentów. Choć warto jeszcze tam dalej zajrzeć. I się przekopmy, bo tu lawę cały czas widać. Węgielek przyda się, bo już pochodnie są na wyczerpaniu. No i wiecie, jak znajdę diament, myślę, że już możemy powoli kończyć. Przy okazji zróbmy jeszcze troszkę pochodni. Jest! Tak! Thank you, God. Jest, no ludzie, w końcu! Diament, nareszcie. No, pięknie. Może i nawet dwa, albo... Oj, nie ten guziczek. Może i nawet trzy. Najbardziej bym się śmiał, jakbym teraz jeszcze miał okazję wpaść do lawy. No nie, to już byłby dramat. Dramat, moi drodzy. Ale jest diament. Troszkę poszukiwań i proszę. Nie trzeba kopać, wystarczy wielki cave. A ten jest naprawdę spory. Myślę, że nadal, nawet jeśli tutaj w dzisiejszym odcinku spory dystans przebyliśmy, to tak naprawdę jeszcze on nie jest w pełni odkryty. Uważam, że jeszcze jest naprawdę sporo tutaj zakamarków w tej wielkiej jaskini, której długo, długo nie odkryjemy jeszcze. Nie, nawet dwa, no proszę. Trzeba ładnie rozkopać. Szybko zbierać.
O, trzeci. Pięknie. Tam lawy nie ma, nie. Jest! Trzy. No to nawet jestem na plusie, bo dwa straciłem na mieczyk. No, bardzo miło, super. Świetnie nam się tutaj trafiło. I to chyba tyle na dziś. Mi pozostaje tylko wracać do siebie do chatki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Naprawdę miło mi się było ponownie wrócić do tych kopalni. Szczególnie, że także mam sporo ze sobą rzeczy. Patrzcie, ile chociażby żelaza. W takim razie serdecznie Wam dziękuję. Trzymajcie się, cześć.